Pałaczka, kipasterskie, biało-pasterskie, rękadło, robię gałęzi, rozwidlenia, twarde drzewo, albo większe, albo dłuższe, to zależy jak kto chce na zamówienie. Talerzyki blaszane, okrągłe, nadziewane na jeden i na drugi, skórą zawiązane obydwie gałązki razem. To jest jedno. Bursi bas. Ja robię to z pnia, z świerku. Wypuchniały świerk i wytoczę ci, wybiorę, bo klepek też robiłem, ale ja uważam, że klepki nastało później. Pierwsze było tak jak koło jezdnie, to też zrobili z drzewa, utnęli i tego. I to burcie masno, to tam już mówiłem raz, do robienia szumu na Nowy Rok, na Sylwester, tego po wsi chodzą i głosno. Ten Nowy Rok, ten Nowy Rok, przebelec. Przebelezmy tu na ten nowy rok, co rynkuć. Bazylia. No takie średnie, małe. Mała bazylia. Lipowe drzewo, żeby lekkie było, przecinam, wyżłobię, skleję obręcze czy opaski, średnia tak samo z lipowego drzewa, żeby lekka była i tak samo ta długa, no 2 metry, przeszło 2 metry, średnica z końca tam tego grubszego 15 cm się zwieńcza tego nie. I też opaski z jałowca 1, 2, 3, 4, żeby raz to tylko tym wiązali, a teraz ja to kleję, to jest takie niby dekoracyjne. Teraz klekotki twardego drzewa, żeby było jak najgłośniejsze. To jest klekotka. No, do czego tam to już mówiłem, do głoszenia, do zapowiadania. Sołtys Wetzli chodził dawniej i ogłaszał zebranie czy spotkanie. Tak samo to i tak samo to tu jest najgłośniejsza ta sznara. O. Też to samo wszystko służyło do tego głoszenia do zbiórki zebrań, albo do spotkania, albo tego. Wir kommen, wir her, wir kommen, wir her, aus Morgenland, aus Morgenland. Und sind so schwarz von die Sonne verbrannt, und sind so schwarz von die Sonne verbrannt. Da zwischen wir den Händen gedeckt. Eine goldene Kuh, eine goldene